Kowboje na żywo podcast. Okej, okay, zobaczmy w takim razie sobie to. Kuję rzeczy, bo idziemy na rancho. Jezus, za przystojniak. Czy to kukę? Czy to jest VIP z naszego kanału? Co? Tak moi widzowie wyglądają? Co, mamy widza z Ameryczki? Ja p***ole, nie? Pojebane, nie? Kukę! Wtropić się w tłum i ukraść te konie niepostrzeżenie, będziemy musieli się przebrać. Opaliłem się. Nie widać. Gdzie się niby opaliłeś, stary? Wyglądasz tak jak zawsze. Próbuję się teraz zebrać sobie, żeby to założyć. Ała, k***a się zahaczyłeś, jest. I mnie zahaczyłeś, co? To jest kupy, ja myślałem, że to jest jakaś kukła, nie? A to jest jego głowa. Ty, ja w ogóle miał ten outfit na tym, na rapstacji. Tak oni od razu ze Stanów Zjednoczonych wrócili i grali na rapstacji. O, co się działo teraz przez te 2 godziny? No to słuchajcie, działo się to. I teraz ucinasz i wiesz, i ucinamy temat w ogóle. Może być świeższe, stary. Nowa nuta. Nie no, mega stary. Mega dobry pomysł, White. Bardzo mi się to podobało. Ja na przykład pomysł, White. Stary, dawaj nagramy klip do Toxic Love, co? Nie? Też ucinamy temat? A, no dobra. To było śmieszne, stary. Nie, to było chyba przykre, stary. Prawi cię moje nieszczęście, stary? Proszę mi się krzywda dzieje, stary? To szczególnie mnie bawi. To mnie bawi bardziej niż wszystko inne. Jak aha, się wypierdolę na głupi. Jakbym sobie ten głupi rozwalił. Słuchaj. Nie, tam... to nie było śmieszne. Śmieszne jest tylko jak dzieciaki się wypierdalają na mordę. Ale tylko te, co są głośne i biegają, nie słuchają rodziców. Wtedy to jest śmieszne. Jak dziecko jest spokojne i ten, to nie, ale... Najśmieszniejsze jest jak Jerry'a biega, nie szuka się starych i się wypierdala. To jest najśmieszniejsza rzecz na świecie. Ej, powinni chłopaki nagrać tą piosenkę. Zajebisty freestyle swoją drogą. To mógłby być hit akurat. Nawet dobrze brzmią po angielsku. Wojtek Gola przyjechał nawet. Przyjechał reklamować batoniki Fame Ma, które będą już niedługo. On wychodzi tak. Mam Glock przy sobie, stary. Mam stary Glock przy sobie. Debilu, oni śpiewali piosenkę, która już jest. Od kiedy masz konto na Twitchu? 24 czerwca tego roku. Podobne jest do Ciechanowa, nie? Nie. Nie? To nie jest Ciechanowa? Podobne do Ciechanowa? U mnie to wygląda jak główna ulica w Głubczycach, kurwa. Też jest taki sam system zabudowania. Kurwa, pole. Tylko, że u nas rosną rzepak. Shell, o. Macie Shella w Ciechanowie? No. Tak? No. Orleny, Shell. I tu wchodzi do Subwaya w Ciechanowie i mówisz, proszę, proszę kanapkę z serem. Nie ma Subwaya w Ciechanowie. Ej, kurwa. Subway. Ostatnio mi widzowie w ogóle wysyłali. Ja, ostatnio mi widzowie wysyłali w ogóle. Na Instagramie, że zamówili tą moją kanapkę, którą poleciłem i powiedzieli tak: najlepsza kanapka w moim życiu. A wy mi nie ufaliście, kurwa. Ja was nie utruję. Mało osób to wie, ale New Balance na początku robiły, teraz akurat mówię serio, kowbojskie buty. I właśnie w nazwie chodzi o to, że w momencie, w którym... Ja nie wiem, czy on troluje, czy nie, tak szczerze. Kowboje jechali, najeżdżali na innych kowboi, to potrzebowali zachować balans stojąc na koniu i to właśnie dawało nowy balans, także... No, brzmi logicznie akurat. Jakby ktoś mi to powiedział, to bym uwierzył pewnie. Te buty... Klasyk New Balance'owy. Wielkie dzięki, Nowczaks. That's one! Boy! Lucky Billy! That's right! I'm Lucky Billy, you know why? Damn why! One time, I thought I got my lady pregnant! Yeah! But she wasn't pregnant! That's why they call me Lucky Bill! Oj, Billy, już stary, on się nie powinien urodzić, kurwa, w Bydgoszczy. On powinien czeku, nie wiem, czeku Arizona. Nie wiem, kurwa. Na pewno w barakach powinien się urodzić. O, pas się zagrzejesz! W Teksasie! Oj! Jesteśmy blisko Montrealu, więc... Ej, dobrze, kurwa! Ja pierdolę, czyli okazuje się, że White coś tam potrafi pobrzdękolić na tej gitarze, kurwa. No nieźle. Czyli już ma teraz oficjalny pas do używania bitów, kurwa, z gitarkami. Jest prawdziwym rockstarem teraz. Co robi? Pobrzdękolić potrafi. Easy, boy, easy! Nobody followed you? Let's go!
Yo, who's... Kto kurwa robił te animacje? To są najgorsze animacje, jakie kiedykolwiek widziałem w jakiejś grze kurwa od tego. Od Rockstara, stary, zobacz. Kto kurwa zrobił tą animację? Yo, who's... Black Eyed Ricky! Black Eyed Ricky. One same as always. One sketch, exactly. What up, dog? Hey, boy. I apologize, man. Hey, Ricky, nice watch. Thanks. I stole it. Valentine's. Nawet na dzikim zachodzie. Kurwa! Stary, mogłeś rozwinąć to, bo jeszcze by wam zapłacili za to, nie? Coś powiedzieć, nie? Balantajs, nawet na dzikim zachodzie, kurwa, kopie, nie wiem, stary, dokończy jakiś slogan, tak, Balantajs, nawet na dzikim zachodzie, czy kurwa, ucięty temat, kurwa. A taki był, zapłacili właśnie? Nie wiadomo, jest to dziś oznaczone? Aha, nie jest, no nieźle. Film z ograniczeniami wiekowymi, o kurwa. Oby nie było tutaj kutasa ani dupy. W programie Kowboje na żywo. Jeśli to oglądacie, prawdopodobnie jesteście z Polski. Jeśli jesteście z Polski, to prawdopodobnie znacie taki sport jak skoki narciarskie. Jeżeli znacie skoki narciarskie, to prawdopodobnie znacie kogoś takiego jak Adam Małysz. A jeśli znacie Adama Małysza, to pozwólcie, że coś zaprezentuję. O nie! A, ja... A po to twojej... Ja pierdolę. Podwójne zwalenie konia w powietrzu. Rozumiesz to? Ciekawe, jaki kuki ma zasięg. 102 metry. Rekord skoczni. Dobra, co ja pierdolę, stary. Co za... Ja pierdolę. Rekord skoczni. No to widziałem ten moment. W dupę, gruby Joe. Ci w dupę! Trochę kutrzy, Joe. Mówiłem, że jesteś mile widziany w moim miasteczku. Mówiłeś, ale nie mówiłeś, że nie mogę zrobić tak. Ja pierdolę, stary, co to kurwa jest, nie? Przegrzało mi się w baniach. Szanuję to. Szanuję to. Zaraz przeczytam czwartą uwerturę k***a Chopina. Sunshine bright for you, night breeze and sea to whisper I love you. Birds singing the sycamore tree, cruising down the street. My six-fold. O kurwa! Pękło krzesło. My six-fold. Oni tańczyku, przyjechali do jakiegoś, wiecie, skansen, powiedziałem, krzesła warte pewnie w chuj, wiesz, zabytek, przychodzi BDS i chuj, i się rozpierdala. Nieźle, chłopaki, szanujecie, kurwa, przeszłość. Giant the bitches? Ej, czekaj. O kurwa, masz! Big Joe! I knew it was you! It wasn't me. I saw you! God damn! You gotta pay for that! How much? Jezus, popierdolim, stary. Nie, no kocham ich, nie. Kocham ich twój. Uważam, że... Stary, no powiedzcie mi, jaki raper z Topki, albo ekipa z Topki, nagrałaby się dla Beki takiego vloga? Wszyscy są, stary, pospinani w Topce, kurwa, taka jest prawda. I kurwa, nie mogę się zbłaźnić, kurwa. Bo muszę być na tle bloków, kurwa. Człowieku, muszę wyglądać groźnie. Wafel? A dobra, nie, my nie jesteśmy w Topce, kurwa. Mówię o rapie. Ja myślę, że... Chillwagon, tak? Ale myślę, że... Aż tak edgy by tego nie robili, w sensie, wiecie, jakieś tam, kurwa, walenie konia swojemu koledze, no, nie wyobrażam sobie, żeby ktoś z Chillwagonu coś takiego nagrał, na przykład, nie? Wydaje mi się, że tylko chłopaki mogliby takie coś zrobić dla Beki. Albo, że ktoś twerkuje, kurwa. No nie, wyobraź sobie, że Kizo stary na vlogu twerkuje. Albo udaje, że wali konia dwóm kolegom. Z Chillwagonu chyba tego Olsza mógłby coś takiego zrobić. Paluch tak robił? Co ty gadasz w ogóle, stary? Słoń? No w sumie słoń, ale nie wiem, czy słoń aż tak... W sensie, on ma humor taki popierdolony, ale nie wiem, czy taki typ humoru.
że wiecie, trochę gejoza. No i White Widow. W sumie, no dobra, ale White Widow. Ale mówimy o takiej, widzowie, mówimy o takiej topce, okej? Okay? Takiej kurwa, taki w chuj mainstream, nie? No bo chłopaki tutaj są z mainstreamu w chuj, stary. In a head. That's a love for a chair, boy. Nah, that's my grandma's chair. I'm sure we can figure it out somehow. Well, what you thinking about? You know, it's a wild west. So what you say about a wild, oh wild job? Wiedziałem, że powie o robieniu gały. Przysięgam, stary, nie? Wiedziałem, że mu zaproponuję gałę. No przysięgam, stary, to jest... Kurwa mać. Co jest? Co to jest za styl opalenia się? BTS chyba siedział zgarbiony stary 3 godziny, bo mu ten brzuszek mu się tak zwinął w taki rulonik i dzięki temu osłoniło mu tutaj, ale tutaj mu się nie osłoniło. Ja też bym tak miał pewnie. Dziki wiatr. Tak to właśnie jest u nas na dzikim zachodzie. Powinien się trochę tutaj chodzić. Bo jest kurwa sezon na grzechotniki. Co z tymi grzechotnikami, kurwa? Grzechotniki. Ja się boję grzechotników. Każdy ma jakieś fobie, to prawda. Inni się boją pająków, niektórzy boją się grzechotników. Wiesz co chodzi, mordeczko? Ten kapelusz nie trzyma się przez wiatr. Ja wiem. 2, 1, akcja. Kurwa, śmierć! Kurwa! Stop! Taki inny dziki zachód. Zabierz butle, bo mi chuj to nie pasuje. Ten tu kurwa kręci tutaj Rancho 2 film. Dojenie krów, kurwa. A nie, do cholery, przecież jesteś w Kalifornii! To zioło jest pierdolone! A więc... To jest legal, kurwa! Nie demonetyzuj filmik. Ja myślę, że stary... 30 powodów, z których mogą to zdemonetyzować i to zrobili. Myślę, że zioło jest ostatnią rzeczą, za którą mogliby zdemonetyzować. Ku, to jest legal! Hej! Cześć! To znowu my! Jack i Black. A w zasadzie Łajcik i... Blancik. Słuchajcie, mamy coś dla ciebie. Mianowicie, w naszej ofercie znajduje się najnowsza piła 3000. 3000? 3000. 3000? 3000. Słuchajcie, chciałbym, żebyście wiedzieli, że ten wyjazd... Ja nie wiem, jak ktoś pisze cringe, stary, ale to jest właśnie pozytywny cringe. Ja na przykład lubię taki typ humoru. Taki stary, że na siłę przerasowywujesz to, co gadasz, po to, żeby wywołać takie uczucie cringe'u, ale to nie jest uczucie cringe'u takie kurwa, że ja pierdolę, ale zjeb, bo wiesz, że oni to specjalnie robią po prostu. No nie wiem, ja na przykład, nie wiem, jak na przykład ktoś mówi, że to jest cringe, a jednocześnie mnie ogląda, to stary, ja nie wiem, co ty robisz, bo ja mam dosłownie takie same rzeczy, że gadam, w takim samym stylu, więc ja nie wiem, jak ktoś może na przykład powiedzieć, że to jest cringe, a na przykład oglądać streamy. Ja dosłownie w takim samym stylu kurwa żarty opowiadam, że je przerasowywuję tak, że są po prostu naprawdę kurwa przerysowane w taki sposób, że tylko debil by nie zrozumiał, że to jest kurwa, wiesz, specjalnie gadane. Nie wiem, ten vlog jest zajebisty. Ale to chyba jest ostatni odcinek, nie? Bo oni już wrócili i chyba, że jeszcze coś zdążyli nagrać, bo oni byli krótko w tych Stanach, nie? Jeszcze jeden będzie? Okej. Ja uważam, że kurwa szkoda, że tak mało. Uważam, że powinni więcej nagrać. Jest Paulina, dziewczyna White'a, bez której byśmy prawdopodobnie nie przetrwali ani jednego dnia. Jest Roxana, moja dziewczyna, której bardzo dziękuję za to, że pomogła mi się tutaj zjawić, że tak naprawdę wszystko to jest jej plan. Widzowie, widzicie? Za każdym, kurwa, potężnym czadem musi stać jeszcze potężniejsza kobieta. Bo jak macie wsparcie, to człowieku rozpierdalasz dwa razy bardziej. Aż, ale ona go zrealizowała. Jest też Mikey, który jest producentem tych klipów, któremu bardzo dziękuję, jest mega człowiekiem. Bez niego też byśmy k***a tu nie dali rady niczego zrobić. Tylko nie mówcie mu, że tak o nim mówię, bo się za bardzo, wiecie, poczuję. Jest Jan Dybus, świetny reżyser, który reżyserował też BDSR-ę. Jest z nami również operator Michał Palikot. Mamy super drużynę, naprawdę. Jestem mega wdzięczny. BDSR-y! BED! Kto jest... Dobra, zapomniałem, że jestem tylko w pokoiku, a nie na koncercie, przepraszam. Jest też cała reszta, która też jest dla nas jak rodzina.
i wy, którzy jesteście teraz oglądacie i którzy są w Polsce i nas wspierają, również jesteście dla nas jak rodzina. Ja pierdolę, siemano! No i kurwa, Eza. Ja żałuję, że ja nie mam żadnego klipu w Stanach. Miał być jeden klip, kurwa, czemu nie wierzyłeś, ale w końcu on nie wyszedł. Bo był w sumie średni na moje standardy. Ale kurwa, muszę zrealizować w końcu jakiś klip. A może będzie jakiś? No chciałbym w chuj, stary, tak szczerze, nie? A propos dronów, to największym czadem w tym temacie był klip z Klauta. Yo, słuchajcie, na Klaucie, taka ciekawostka, na Klaucie był dron, który latał i będę miał w ogóle materiał, widzowie, z drona, z mojego koncertu, czajcie? Psz, kurwa, pojebane. Ale słuchajcie, gość zakurwiał stary dronem, ale nie tak kurwa, wiecie, jakimś tym, tylko normalnie miał VR założony, stary. Stał człowieku tak jak NPC i chłopie, kurwa, w goglach człowieku latał, nie? Pojebane to było, stary. Miał takie gogle i nakurwiał takie rzeczy, że masakra, nie? Naprawdę. Cyberpunk, no, bez kitu. Kto cię dzisiaj posunie? O Jezus, kutas? I wybucha za dnia. Kto wypieści cycunie? Tak dokładnie jak ja. Ja pierdolę, a pozwolisz... Ja pierdolę, jakby tam... Słuchajcie, bo tutaj jest idealny otwór, żeby tutaj świstak Coś tutaj puka, kurwa. Coś tu puka, kurwa. Mógłby ktoś sprawdzić, co tam się dzieje? Uwaga, na co uwaga? Penis? Gdzie? Na pewno? Jesteś pewny, stary, że tam penis? Nie, nie będzie penisa, nie chuj. Ja potrafię to też. Ty masz c***kę jak rozetkę. A ja chuj. Fanów. Jak zwierz. Do jutro na koncercie. Ale jest zacenzurowane jest. Ja pierdolę dzisiaj drugi... O co chodzi dzisiaj? O co wam chodzi? Czemu najpierw dupa u Mony, a kurwa fiut u BDS-a, stary? Czy wy chcecie mnie tutaj naprawdę, nie? Stresować? O Jezus, jak zakończył chujowo! Jezus, nie! Tak było na... Bang! O kurwa, Bruce! O, piękny vlog, naprawdę. Fajny vlog.